Cześć, na zewnątrz zima, zajmiemy się tym, jak ocieplić Twój miks. Dużo cieplej, prawda? Trzeba ogrzać lampami. PSP Saturator to jeden z tych magicznych procesorów, dzięki którym wszystko brzmi odrobinę lepiej. Oczywiście, jeżeli właściwie się go ustawi. Ten przykład był trochę przesadzony, ale jeżeli w Waszym utworze brakuje tego drive'u, brakuje odrobiny saturacji, to być może dlatego niezbyt czysty, kliniczny, klarowny, a potrzebuje trochę brudu, trochę tekstury. Saturacja, zwłaszcza dobrej klasy, może w tym pomóc. To był trochę przesadzony przykład, ale posłuchajmy delikatniejszego już na przykładzie jednego z miksów, też prezentowanego na Musoneo. W przypadku grooveboxów, małych maszynek, na przykład Teenage Engineering ostatnio testowałem, gdzie obróbka śladów czy ich korekcja jest bardzo ograniczona, najczęściej do filtrów albo jednego rodzaju filtru, pomaga właśnie jakiś procesor na sumie i pokażę Wam to na dwóch przykładach. Sample Composer ma na swoim pokładzie także taki trochę, no w cudzysłowie, masteringowy efekt. Wystarczy wciskać Shift FX i na wyjściu pojawia się możliwość dodania drive'u. Drive'u z kontrolą prędkości. Zobaczcie, jak to działa. Dodałem parę elementów. A zatem teraz ten numer brzmi prawie jak zmasterowany. Testuję, słuchajcie, też Polyend Trackera. Myślę, że test pojawi się u mnie już wkrótce. Tymczasem chciałem Wam pokazać, co jest dostępne tutaj na sumie. Zobaczcie. Całkiem sporo da się zrobić właśnie dysponując takim prostym dość procesorem, enhancerem. Test tego malucha już wkrótce. Ale prawda, słuchajcie, jest taka, że saturacja zazwyczaj to tylko jeden drobny element przetwarzania ścieżek i masteringu. Zobaczcie na przykład, co dzieje się tutaj w tym łańcuchu masteringowym u mnie. Zobaczcie, więc mam tutaj z jednej strony i emulację tak zwanego preampu, czy toru wejściowego. Mam bardzo precyzyjne podcięcie, mam emulację, trochę emulacji taśmowej, troszkę kompresji, tutaj nawet wielopasmowej i dopiero później wtyczki korygujące i limiter. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak ten miks został zrealizowany, to polecam miksowanie muzyki Synthwave, kurs miksowanie muzyki Synthwave i kurs Mastering in the Box, gdzie właśnie omawiam szczegółowo cały ten proces masteringu i w ogóle jak proponuję podchodzić do masteringu. Niedawno w ramach takiego cyklu Stopa i Bass Level Pro, to jest drugi sezon, zrobiłem kilka właśnie różnych takich podkładów,
w ramach których pokazuję, jak przetwarzać poszczególne ścieżki. Udostępniam też sesję w FL Studio akurat tym razem. Zwróćcie uwagę, jak czasem niewiele potrzeba, żeby sprawić, by całość brzmiała miękka, na przykład poprzez obróbkę stopy. A więc prosta korekcja, trochę saturacji i całość brzmi mięciutko teraz. Polecam. Stopa i bass level pro. No dobrze, ale jakie efekty bym polecił? Korzystając z przeglądarki Ableton Live 12 jeszcze w wersji beta, może zacznę w takim razie od zewnętrznych wtyczek według marek. I tak najczęściej miksuję przy udziale dużej liczby wtyczek PSP Audioware. Mamy bardzo długą relację, uwielbiam te wtyczki. Dużo korektorów, z których każdy brzmi inaczej, także to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Też odrębne prezentacje są tych procesorów. Console Q na przykład jest u mnie na stronie, darmowa, bardzo fajna prezentacja. Jeżeli chodzi o kompresory, to Oldtimer. Był taki moment, że używałem go właściwie w każdym projekcie po wielokroć. Teoretycznie optyczny, ale bardzo uniwersalny, bo duży zakres regulacji, rozszerzony z trybem lampowym, w zasadzie nadaje się do wszystkiego. Nie tylko nie psuje miksów, ale też delikatnie je poprawia, uszlachetnia. Ma coś takiego, co sprawia, że ten niski środek jest minimalnie ocieplony. Nie wiem, czy jest kwestia saturacji, czy jakichś przesunięć fazowych, ale naprawdę działa to bardzo, bardzo przyjemnie. Arturia również ma w swojej ofercie bardzo fajne procesory. Wszystkie kompresory są bardzo dobre, natomiast moim ulubionym jest ST Comp. Jeśli nie macie, to polecam. Warto rozważyć też ofertę Arturii pod tym względem. Oprócz tego są bardziej rozbudowane procesory, takie na przykład jak Bass Comp, czy Bassforce, przepraszam. Jest tego naprawdę sporo. No i oczywiście te nowsze efekty niszczące też są bardzo ciekawe, w szczególności Disk Tube Culture, czyli taka emulacja właśnie słynnego dosyć procesora lampowego. No dobrze, może usunę chwilowo ze ścieżki. Idźmy dalej. D16, bardzo ciekawe efekty niszczące. Jeżeli tego szukacie, to emulacja na przykład konwerterów. Design Mode, no najlepsza chyba na świecie. Devastor, świetny, naprawdę przepięknie brzmiący distortion. Sprawdzi się w bardzo, bardzo wielu zastosowaniach. Jeżeli chodzi o inne marki, to na przykład z Izotopa oczywiście polecam zawsze Exciter. Stosuję go i na masteringu, ale też na ścieżkach. Czasem, jeżeli chcę coś rozjaśnić, to sięgam po tryb tape w górze. Jeżeli chcę coś zaznaczyć w miksie, to sięgam po retro w wyższym środku. Względnie, jeżeli chcę to zrobić łagodniej, to dual triod. Czasami jeszcze używam trybu triodowego bądź warm w niższych pasmach, ale już raczej delikatnie. To jest taka moja recepta na troszkę cieplejsze brzmienie. Bardzo ciekawie też rysuje się oferta Native Instruments wbrew pozorom, bo mamy tu i Byte, i Dirt, i Driver, który ostatnio zastosowałem właśnie w uwypuklaniu basu w trybie takiego filtru górnoprzepustowego z zaznaczeniem tego rezonansu. Fantastycznie to działa. Bardzo dobrze działa też Pacific Q, tu przy współudziale firmy Softube stworzony. No i bardzo Wam polecam do ocieplania Superchargera. To jest też takie moje odkrycie. Niepozorny procesor, ale w trybie Fat, Gentle, z regulacją właśnie takiej kompresji. No jest też kilka rodzajów saturacji. Naprawdę można go dostroić tak, że dodaje bardzo, bardzo dużo tak zwanego mięsa. Są też kompresory, Varimu i tak dalej, ale odrobinę preferuję narzędzia Arturii i troszkę mają ciekawsze interfejsy i wydaje mi się też, że działają jeszcze ciekawiej na sygnale. Do eliminacji rezonansów polecam oczywiście SUV, taki dynamiczny supresor rezonansów. Z Plugin Alliance czy Brainworks bardzo polecam Bakesyn, taki generator subharmonicznych. Jeżeli w basie brakuje Wam basu, to za pomocą tego narzędzia jesteście w stanie zrobić praktycznie wszystko. Z PSP zapomniałem oczywiście o saturatorze, który już pokazywałem. Nie jestem fanem Vintage Warmera. Wiem, że wiele osób wciąż go używa, ale ja uważam, że nowsze wtyczki PSP po prostu oferują szlachetniejsze brzmienie, są ciekawsze, tych kolorów jest nieco więcej, także gdybym miał któryś polecić, to poleciłbym najbardziej chyba saturator w tym względzie. State ma fajną emulację konsoli, jeżeli nie pokazywałem, to może za chwilkę pokażę. Jeżeli chodzi natomiast o taśmę, to bardzo polecam
Softube Tape, bardzo ciekawy procesor, jeden z moich ulubionych, bardzo szlachetnie też działa. No i oczywiście Waves, inne firmy też mają bardzo szeroką ofertę w tym zakresie. A jeżeli lubicie niszczyć dźwięk, to bez konkurencji mają oferty, jeżeli chodzi o Lo-Fi, i ten kierunek ma firma Yam Audio. Być może wkrótce też pokażę więcej na temat tych procesorów. Naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Posłuchajmy zatem na zmianę przed i po. Przypomniał mi się jeszcze jeden troszkę zapomniany produkt firmy Slate Digital. W jednym z moich kursów miksowania muzyki downtempo, znajdziecie jego zastosowanie. Polega to po prostu na emulacji konsoli analogowej, umieszcza się wtyczkę na każdym kanale i na sumie, i aplikacja tworzy przesłuchy pomiędzy kanałami, szumy i różne inne artefakty. Obserwujcie przycisk bypass na dole. Czasem, słuchajcie, to jest kwestia po prostu samego basu, żeby odpowiednio go ocieplić, doważyć. Można to robić na rozmaite sposoby. Niektórzy dodają subharmonicznych albo warstwę, na przykład sinusoidalną. To może być odrębny syntezator, to może być narzędzie generujące taką niższą składową, to może być właśnie wtyczka, tak jak PSP Mixbox, który zobaczycie teraz na ekranie. To może być także jakiegoś rodzaju kompresor, który ociepli nam brzmienie, czy też je skontroluje. Tych narzędzi naprawdę jest bardzo dużo, więc polecam Wam koniecznie przyglądać je, uczyć się ich, bo zobaczcie, jak brzmi ten bas bez tych narzędzi. A zatem jest grubiej, jest cieplej, jest tego basu teraz dokładnie tyle, ile potrzebuje to konkretne nagranie. Słuchajcie, z tym ociepleniem to rzeczywiście sprawa jest dosyć złożona. Ja zazwyczaj zaczynam miksy, ale też produkcję od właśnie doboru stopy, basu. Staram się, żeby te elementy już dość dobrze wskazywały kierunek, żeby one współgrały fajnie ze sobą. Staram się od razu też wypracować ich brzmienie albo wybrać po prostu barwę, która fajnie siedzi, którą poczuję. Ale do tego potrzebne są, słuchajcie, dobre słuchawki albo dobrze ustawione monitory w pomieszczeniu, które znacie, którego niedostatków jesteście świadomi, względnie jakiś system korekcji jak Sonar Works, Sound ID lub adaptacja akustyczna, najlepiej jedno i drugie. Ale można też poradzić sobie, korzystając z różnych narzędzi pomiarowych, i to jest taka baza. Oczywiście musimy też pracować nad górą, bo jeżeli nagranie jest ostre czy bardzo jasne, to no nigdy nie będzie nam się wydawało ciepłe. Sprzęt analogowy w sposób taki naturalny tłumi często te wysokie częstotliwości, tłumi też transienty. Przestrzegam Was jednak przed podcinaniem rezonansów. Często, nie mając adaptacji akustycznej, będziecie podcinać te częstotliwości, które nie do końca powinniście, ze względu na to, że pomieszczenie Was będzie oszukiwać. Łatwiej to zrobić na słuchawkach, ale dużo takich cięć powoduje, że dźwięk traci swój charakter, taki naturalny, on staje się jakiś taki matowy, często taki dziwny troszkę w odbiorze. Poza tym
Poza tym oczywiście traci te transienty, traci tą swoją naturalną dynamikę, więc przed tym raczej przestrzegam, lepiej wybrać inną barwę, jeżeli macie taką możliwość. Więc właściwie polecam takie holistyczne podejście, czyli patrzenie na wszystko po kolei. Każdy dźwięk powinien być ładny, żaden nie powinien być ostry, żaden nie powinien się nam wybijać w sposób taki, który zwraca na naszą uwagę, kiedy słuchamy utworu. To oczywiście wszystko powinno się przekładać na jakiś taki emocjonalny odbiór i to, jaki vibe, jaki charakter, jakie emocje rozbudza miks, który tworzymy. No i oczywiście całe to ciepło też siedzi gdzieś w środku, w środkowych częstotliwościach. Jeżeli mamy solidny puls, to tego ciepła powinniśmy szukać w środku, szczególnie niskim środku, uważając jednak raz na rezonansę, dwa na tak zwaną bułę, czy też właśnie takie nagromadzenie tych częstotliwości zbyt duże, ale głos powinien rzeczywiście brzmieć ciepło. Rodesy powinny zwykle brzmieć w miksach dość ciepło i nisko. Także no myślę, że trzeba tego szukać na poszczególnych ścieżkach, starając się dopracować każde ze źródeł dźwięku, walcząc o to, żeby nie było za ostro i walcząc o dobry puls. Wtedy nagranie będzie wydawało się duże, ciepłe, dosadne. Także no ja raczej jestem też za tym, żeby nagranie brzmiało raczej potężniej, przyjemnie dla ucha, a niekoniecznie ciemno i bardzo ciepło, bo bardzo ciepło oznacza też zwykle ciemno, a ja nie lubię ciemnych nagrań, uważam, że w tej górze też powinno się sporo dziać i tam żyją pogłosy, tam żyją transienty i to powinno być po prostu przyjemne, takie okalające wrażenie z odsłuchu, tyle mogę powiedzieć. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy udało mi się to w jakiś sposób sensownie opisać, ale zachęcam was do eksperymentowania po prostu. Kończąc ten film, właśnie uświadomiłem sobie, słuchajcie, że nagrałem już prawie 2,5 tysiąca filmów. Dlatego też nie jestem w stanie wam chyba podać wszystkich linków. Polecam wam bardzo, abyście po prostu wpisali to w okno wyszukiwania na górze u mnie takie hasła jak saturacja. Zobaczcie, bardzo fajny film o rakach. Jest o exciterze, mniej oczywistych zastosowaniach. Wpiszcie też oczywiście analogowe na przykład. Znajdziecie w ten sposób nie tylko kursy, ale też na przykład prezentacje właśnie niektórych profesorów PSP. Zapomniałem kompletnie o Binampie na przykład. Także jest sporo tych materiałów też dotyczących tego. Wpiszcie kompresja, wpiszcie saturacja, znajdziecie mnóstwo ciekawych filmów z pewnością, case study. No i polecam też film o gruby bas, jeżeli nie znacie, to też polecam, bardzo ciekawy odcinek.